Witam Was w trzecim już odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a trójkę. A przejdziemy po prostu od razu do jakiejś konkurencji. Wybierzemy sobie na przykład wyścig śmierci. Pokażę Wam mniej więcej, na czym to polega, jak to wygląda. Dobra, potwierdzenie. Musimy wygrać wyścig, warty jest 7,5 tysiąca punktów, jak widzieliście przed chwilą. I taki wyścig składa się z trzech przeciwników. Musimy po prostu podczas wyścigu wjeżdżać w różne pola, które zaraz zobaczycie. No i na samym końcu oczywiście ten wyścig wygrać. Trzeba uważać na różne przeszkody, ponieważ... Przeszkody to po prostu są... takie elementy tutaj jak schody czy coś w tym stylu. Po prostu tutaj nie ma nic dodatkowego. Mamy wyłącznie, to mi się nie udało, ale tutaj przeciwnik też widzę się przewrócił. Elementy, które są normalne w mieście, tutaj nie ma jakichś przeszkód takich, które są specjalnie stworzone na ten wyścig, który tutaj sobie rozgrywam. Oczywiście też przechodni tutaj są, trzeba na to uważać. Czasami jeżdżą samochody na ulicy, więc też trzeba na nie uważać. Bo taki wypadek dosyć ciężki będzie miał, kurczę, jak byłem blisko, będzie miał no, negatywny wpływ na wyniki tego wyścigu, tak? Skoro ja się będę wiele razy przewracał, to ci przeciwnicy mnie w końcu wyprzedzą i wygrają wyścig, bo potem będzie ich ciężko już dogonić, jak będą rozpędzeni, a my dopiero będziemy się rozpędzać. Kurczę, po raz kolejny się nie udało, uderzyłem w krawężnik. A nawet taki element jak krawężnik tutaj i zły wyskok podczas skoku na niego może sprawić właśnie, że się przewrócę. Te auta, jeśli chodzi o auta tutaj w skate, nie są jakoś super dopracowane, po prostu one mają być. Udało się wygrać, chociaż w sumie fajnie mi się gra w te wyścigi, więc zaraz uruchomię jeszcze jakieś inne, pokażę Wam jakiś inny wyścig. Jak widzicie, mam czas minuty 20 i to wystarczyło, żeby ten wyścig wygrać. 7,5 tysiąca punktów na moim koncie. Dobra, ja sobie włączę jeszcze jeden wyścig. Jest ich tutaj sporo, więc tak i tak wszystkie pokażę Wam. Bo widziałem, że seria Wam się podoba, że chcecie, żebym pokazał całą karierę, jak ona wygląda, jak wyglądają zadania w tym skate'cie. Więc właśnie Wam je będę pokazywał. Tutaj po raz... Aha, nie, tutaj mamy coś innego. Czyli mamy wyścig w postaci właśnie... rozgrywki drużynowej, ja ze swoim kolegą i tutaj dwóch naszych przeciwników. Czyli będzie to wyglądało tak, że po prostu za każde miejsce jest jakaś tam ilość punktów pewnie i kto ma tą ilość punktów największą, ten wygrywa wyścig. Czyli jak ja będę miał pewnie pierwsze miejsce, to mój kompan, nawet jak będzie miał czwarte, to powinien wygrać. Ale zobaczymy, bo w sumie nawet nie pamiętam, jak to wyglądało. Zobaczymy. Uhu, to jest świetne, coś takiego jest genialne, jeśli podczas wyniku jest jakaś fajna hopka, z której sobie można wyskoczyć i się pobawić, robiąc jakiś trik. To jest naprawdę genialne. Zresztą cała gra jest na maksa relaksująca, nie jest jakimś trudnym wyzwaniem. Naprawdę można się w tej grze odprężyć i nawet jeśli nie lubicie takich gier typu jak właśnie jeździ się na desce, to jak najbardziej Wam polecam, na pewno Wam się to spodoba. Tutaj się uklękłem sobie na tej desce, żeby tą prędkość troszkę nabrać, ponieważ to też jest ważne, tam uzyskanie tej prędkości. Cholera, chciałem sobie skrócić dystans i nie wyszło mi, chociaż mimo wszystko jestem chyba na pierwszym. Ja pierdzielę, że się wywróciłem. Jestem... nie, straciłem, chociaż to jest mój zawodnik z mojej drużyny, więc nie jest najgorzej. Chciałem sobie skrócić drogę i nie wyszło po prostu. Dobra, jesteśmy obydwoje na pierwszym miejscu, pierwszych dwóch miejscach, więc bez problemu wygraliśmy ten wyścig. Tak, za pierwsze miejsce 4 punkty, za drugie miejsce 3, za trzecie 2 i za ostatnie 1 punkt. Czyli tak to wygląda mniej więcej, jeśli są zawody drużynowe. Wtedy trzeba uzyskać jak właśnie największą liczbę punktów. A to jakiś odblokowałem jakiś, nie wiem, turniej czy coś.
Dobra, tutaj jeszcze teraz widzę, odblokował się, znaczy dostaliśmy dodatkowego zawodnika, którego sobie stworzymy. To jest jakaś kobieta, więc nazwijmy ją przykładowo Amanda, tak jakoś mi się kojarzy właśnie z Sleeping Dogs, którego graliśmy. Wspólnie pokazując właśnie Let's Playa, więc stworzymy sobie tą nową postać, jaką jest Amanda. Jak widzicie, dołączy do naszej drużyny trzecia osoba. Chyba tam ogólnie to są cztery maksymalnie, potem stworzymy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj wybór włosów, ja wam najpierw pokażę, jakie są dostępne. Potem coś sobie wybiorę, jakoś ją tutaj... Na maksa męsko to wygląda wszystko. Taka chłopczyca wychodzi na taką chłopczycę. To są jakieś damskie, są odblokowane. Kurczę, ta bluzka mi się nie podoba to żyć. Ale dobra, już niech będzie. Wybiorę teraz jakąś deskę dla niej, ok, może być taka. Chyba wszystko. Tak sobie stworzyliśmy tam Amandę, czyli trzecia osoba już w naszej drużynie. Tutaj możemy sobie jeszcze jakiś tam gotowy, jeśli nam się nie chce robić, możemy wybrać gotowe postacie po prostu tutaj w grze. Już stworzone, nazwane i tak dalej. Dobra, my sobie to kontynuujemy. O, i odblokowało się jakieś osiągnięcie kolejne. Ale my sobie wybierzemy kolejny jakiś wyścig. Może ten na samej górze tutaj. O, ten. I teraz akurat ten wyścig będzie wyglądał tak, że my sobie go zagramy po prostu z Amandą. Nie już z Erykiem, tak jak było to wcześniej. Tylko zagramy z tą nową postacią, która właśnie pojawiła się w naszej drużynie. Jak widać, najszczuplejsza osoba tutaj. Nawet ten t-shirt nawet wygląda. Potem odblokuje coś. O, to uwielbiam. Nawet jak potem coś odblokuje, to po prostu ten t-shirt jej zmienię, bo na razie nie wygląda najgorzej, ale nie jest też jakiś super. Oj, taka swoboda po prostu lotu w powietrzu jest czymś genialnym. Jak macie możliwość zagrania kogoś skate'a, to sami zobaczycie to. I przekonacie się, jak naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj jednak chyba gramy w
trójkę jednak jedziemy, nie tak jak w dwójkę mówiłem wcześniej, teraz tutaj widzę, po prawej stronie jest napisane, że mamy pozycję pierwszą na sześciu. Już teraz są wyścigi po dwie osoby, po dwie plus ja, czyli po drużynie są trzy osoby. Są oczywiście dwie drużyny. Moja drużyna, która dosyć ma specyficzną nazwę i ta drużyna przytyła. Nawet krótki był ten, kurczę, wyścig, raz, dwa. Chciałem, żeby coś dłuższego. Jakieś osiągnięcie przy okazji się odblokowało. Udało się wygrać, ja mam pierwsze miejsce, Amanda trzecie, Erik piąte. Oni mieli drugie, czwarte i szóste. No, czyli udało się z przewagą trzech punktów wygrać ten wyścig. Naprawdę, mimo że taka ta jazda na desce ma mało wspólnego z skateboardingiem, to fajnie to wygląda. Być może w skate czwórce, jeśli on wyjdzie w ogóle, a pewnie wyjdzie, bo z tej gry jest na pewno duża kasa. Stawiam, że te wyścigi będą na tych deskach dłuższych takich. No zobaczymy, może coś tam nowego jeszcze się pojawi, jak BMX-y, fajnie by było. No i weźmiemy sobie jeszcze tą jedną konkurencję. Coś innego. To polega mniej więcej na tym, że musimy wykonać jakieś tam aktywności. Oh, hey, listen, I gotta go. There's someone here. Yeah, I'll see you in a sec. All right. How you doing? New around here, huh? Yeah, I guess so. Well, welcome to Port Carverton. I'm what you call a skate ambassador. I know all the tricks that have already been done and all the tricks that have never been done. All right, so if you guys want to know what to try, come and talk to me, okay? Hey, welcome to the Chan Center at Port Carverton University. Czyli tak jak mówiłem, ta konkurencja, ten rodzaj konkurencji polega na tym, że mamy tam kilka aktywności, taką listę aktywności musimy po prostu wykonać różne zadania. No tutaj właśnie jest ta lista aktywności, raz, dwa. Dobra. Jest tam kilka tych aktywności, nieważne już ile ich jest. Pierwszą aktywnością jest zebranie w ciągu, już mam mówię, 2 minut. 2000 punktów na tym, na tej rurce właśnie. To jest nie jest trudne, po prostu dwa razy wystarczy tutaj wskoczyć na nią. Nawet spokojnie, jeśli poćwiczycie to, to będzie to za pierwszym razem przy po prostu jednym skoku na tą rurkę, wykonaniu jakiegoś specjalnego triku i te punkty się spokojnie nabiją. Ja już tutaj to wykonam za pomocą 3 razy. Chciałem wjechać na tą rurkę, ale widać tutaj mam problemy z tym. Bo jak jest mnożnik 2 razy, to potem to zastosowanie szybciej się wykonuje. Tylko no jak ja bym tam podjechał na tą górę i z powrotem wykonał ten trik, to ten mnożnik by już się anulował, by się po prostu ten pasek wyczerpał. Udało się tą aktywność. Jak widzicie, to jest aktywność 6 aktywności, takich grup aktywności. Okej, okay, kurczę, niepotrzebnie nacisnąłem A, bo teraz będę musiał jechać. Po prostu chcę wykonać te wszystkie aktywności za jednym razem. Nacisnąłem A i to automatycznie po prostu nam zapisało stan i potem możemy sobie to kontynuować. A ja po prostu chcę, musiałem nacisnąć X. Chcę to wszystko zrobić właśnie za pierwszym razem. O, dobra, tutaj mamy wykonać. Już wam mówię, poczekajcie. Musimy wykonać po prostu czysty poślizg na tym, na tej rurce, którą tutaj widzicie. Te pierwsze zadania są dosyć łatwe, potem już jest pod górkę, jednak nie wiem, jak ja to grałem w skate'a, przeszedłem go całego, to dla mnie to już nie jest problem. Teraz nacisnąłem X i mam tutaj wybór tej listy, którą wcześniej pominąłem, bo nacisnąłem A. Tutaj musimy wykonać 6 poślizgów właśnie na tych ławkach. To chyba jest ławka. Mi się przynajmniej wydaje taka nowoczesna. Czyli musimy wykonać 6 tych poślizgów i nie możemy się przewrócić przy wykonywaniu tego, bo jeśli się przewrócimy, to z tego co się orientuję, po prostu będzie trzeba to powtarzać od nowa wszystko. Nie będziemy mieć zaliczonych tych właśnie poślizgów, które wykonywaliśmy przed upadkiem. Więc tutaj trzeba uważać, po prostu wykonać to tak, aby nie było mowy w ogóle o jakimkolwiek wypadku tutaj w tym zadaniu.
Czasu jest sporo, bo są 2 minuty, jak widzicie, tutaj zostało jeszcze. Minuta 15, a ja tutaj ukończyłem już to zadanie. I już 3 aktywności, jak widzicie, są wykonane. Przejdziemy sobie teraz do kolejnych. Tutaj będziemy musieli wykonać poślizg na 4 takich jakby zakrętach stworzonych w takim jakby w postaci takiej dużej doniczki na te rośliny, na te drzewa, które tam są. Ok, wszystko wykonane i można sobie wybrać kolejną. To są oczywiście takie mini powtórki. Jak to wygląda, można je pominąć. 4 aktywności wykonane. I przedostatnie zadanie, które trzeba będzie wykonać. Polega ono na tym, aby po prostu przeskoczyć tą lukę, która tutaj jest. Dokładnie tak, jak teraz to zrobiłem. Czyli chodziło tutaj o tą lukę nad schodami. To jest taki filmik, powtórka. Dla osób, które tutaj nie grały w skate'a, może się to wydawać banalne, ale jeśli mamy do czynienia pierwszy raz z grą, to może sprawić naprawdę spore problemy, nawet samo wskoczenie na to. Ale jak ktoś już pogra, to nie będzie potem problemów. Ja polecam wam grać w skate'a właśnie od pierwszej części poprzez drugą, aż do trzeciej. Zacznijcie sobie od początku, żeby ogarnąć to wszystko, co jest. W skate'cie jedynce nie mam możliwości zejścia z deski, co jest problemem i strasznie denerwuje. I od razu też pobierzcie update'a, ponieważ tam były problemy z grą spore na początku. Nie szło odblokować osiągnięć, więc od razu sobie pobierzcie update'a. Jak będziecie grać w skate'a jedynkę. Tutaj jak widzicie, ten ostatnie zadanie polega na wykonaniu jakichś 8 różnych czynności, jakichś trików konkretnych. Jak tutaj widzicie, macie listę trików, które trzeba wykonać. Trzeba jeszcze wykonać graba, poślizg i 400 punktów na tym murku tutaj podświetlonym. Udało się to, zostało jeszcze 2 minuty do końca, więc na luzie, spokojnie. Można było to zdobyć. Odblokowaliśmy, co za tym idzie, jakąś postać, challenge. No, tu się za każde jakieś tam zadanie wykonane mam jakieś odblokowane nowe rzeczy, zadania i tak dalej. Dobra, i na sam koniec, żeby ten odcinek długo nie trwał, wybierzemy sobie może jakieś zadanie u jakiegoś, albo wykonamy sobie po prostu zdjęcie na billboard. Pewnie będzie polegało na wykonaniu zdjęcia tej, jak myślałem, tak jest. Wykonaniu zdjęcia Amandy na billboard, żeby była sławna, żeby się jakoś wypromowała. I na tym sobie skończymy ten odcinek, ponieważ ostatnio dodałem Let's Playa z FIFA Street 56-minutowego, bo tyle trwał turniej. I to chyba było dla was za dużo. Powiedzcie mi też w komentarzu, napiszcie, ile te odcinki mają trwać, 20, 30 minut. 30 minut wydaje mi się, że to jest max przy aktualnym moim komputerze, bo za długo by to trwało, te renderowanie i wrzucanie. Potem takie odcinki ponad 30-minutowe będą możliwe. Ale napiszcie mi, jaką długość powinny takie odcinki ze skate'a mieć, żeby was nie zanudzić i żeby też nie było za krótko. Dobra, się sam będę żegnał. Ten odcinek ma 20 minut. Pamiętajcie o tym, aby mi dać znać. To na tyle. Jeśli z wami będę żegnał. Cześć!
Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku.